Cześć kochani, dzisiaj przychodzę z albumem. No, trochę mnie nie było, no ale to tak czasami bywa. Album jest dla mnie wyjątkowy, bo jest zrobiony dla jednej skraperki na urodziny, 30. urodziny Natalii. Natalię pewnie wielu z Was kojarzy, ale już nie będę tak rzucać tutaj nazwiskami, może się pod spodem po prostu przyzna, że to ona. W dniu, w którym to oglądacie, to już ona na pewno widziała album. Ja właśnie nagrywam, zaraz się zbieram i jadę do niej na urodziny. Chciałam jej po prostu podarować coś wyjątkowego, coś takiego, wiecie, od siebie, od serca. No i padło na album. Album nie jest duży. On ma tutaj okładka, ma 15 na 21 cm. Karty w środku są 14,5 na 20,5. Tak, nie, 14 na 20,5, tak. Tutaj jest oklejone płótnem introligatorskim, kupionym kiedyś u Asi Szulik, z tego co pamiętam, u Asi Szulik. Ono ma taki fajny kolor pudrowego różu, w zasadzie pod kolor tej okładki było wszystko, dobierałam wszystko. Wnętrze jest w ogóle wykonane z papierów, które były w kicie różanym. Ja za złotówkę ze sklepiku Gosi. Do tego płótna po prostu tak idealnie pasowały mi te papiery, że no niestety baza albumowa albumu różanego od Kasi będzie musiała zostać zrobiona z innych papierów, ale no jak widzicie tutaj proces zaawansowania jest kiepski, więc no, więc to jest taka moja, totalnie moja wersja tutaj albumu. Wykorzystałam większość, naprawdę zostały mi chyba dwie takie połówki tego arkusza 30x15 i chyba dwa te małe 15x15 z tego co było w kicie, przy czym tutaj też część rzeczy, zwłaszcza tych elementów dekoracyjnych, powycinałam, przygotowałam dla Natalii, że będzie mogła sobie sama coś tam ozdobić. Ja tutaj nic w zasadzie, jak widzicie zresztą, nie? Ta okładka jest bardzo prosta, jest oklejona płótnem, jest tekturka album, tekturka jest wyembosowana bezbarwnym pudrem. I teraz o tym słów kilka, więc jeśli ktoś się spodziewa, że zaraz będę pokazywać album, no to nie, ja jeszcze mam jedną rzecz do powiedzenia. Bardzo nie lubiłam się z tym oto tutaj tuszem na embossingu. Ta gąbka tutaj, ona tak strasznie łapie wszystko jakieś... Ja kiedyś embossowałam tekturkę pomalowaną na biało. I tu nie miało być tej tekturki. Tu miała być tekturka z fabryki Veny. Tekturka taka, ale zobaczcie co się stało, jaka ona jest wykropkowana na biało. Zależało mi na tym, żeby po prostu było w tym naturalnym kolorze, no bo tą jeszcze wykorzystam, ja ją po prostu wyembosuję sobie kiedyś na biało i to nie będzie jakimś tu problemem, że są resztki jakiejś farby, jakieś kropeczki na tym, ale strasznie się zdenerwowałam. Na szczęście kupiłam ostatnio na zwrocie w Katowicach sobie tekturkę. I no, i to jest ze skrapińca? Nie. Oczywiście nie pamiętam, napiszę Wam. Wyk 524, takie oznaczenie. No, w każdym razie z tej gąbki, bo to jest taka ostra gąbka, przeniosło się z innej tekturki tutaj i teraz, no, teraz ta się zepsuła. Byłam bardzo zdenerwowana. Poza tym ten tusz, jak embosowałam na kalce, to momentami się mi odrywał to, co jest wyembosowane już od kalki, która była, wiecie, zmatowiona, znaczy tym otłuszczona, wszystko tak jak zawsze. No więc niestety bardzo się znielubiłam z tym tuszem, więc nie mogę go polecić. Więc taka pierwsza... Tutaj pierwsza rzecz w tym filmie, taki abstrahując od albumu troszkę, no ale tak, ja zawsze Wam opowiadam przy kartkach i przy moich pracach całą historię powstawania w zasadzie, więc żebyście też widzieli, że no tutaj rzecz, która miała być bardzo prosta, napsuła mi trochę, no, sporo krwi. Tu jeszcze muszę pamiętać, żeby logo swoje przykleić, bo pewnie zaraz zapomnę. Okładka jest tak, jak ja lubię, szczepiona tymi nitami. To są chyba z We Are Memory Keepers, one są takie, no chyba z We Are'a. I podwójna wstążka. Nie chciałam tutaj tak typowo różowo iść tak całkiem w róż i postanowiłam dodać brązu, zwłaszcza że album, jak widzicie, jest tutaj na kraftowej bazie i z wykorzystaniem tych papierów, które były w kicie różanym, a one są, jak widzicie, w brązach i w różu. I one mi tak strasznie tutaj spasowały do tego koloru, do tego płótna, że no musiałam je wykorzystać. No mam nadzieję, że Kasia się nie obrazi, że kit różany został wykorzystany, ale trochę w inny sposób. Tu już na starcie widzicie ten dziurkacz.
To jest dziurkarz z DP Craft. Bardzo, bardzo stary już. Ja go kupiłam bardzo dawno, ale on sobie fajnie radzi właśnie nawet z papierami 300-gramowymi, bo większość z tych klapek, z tych jakichś kieszonek, czy no klapek, kieszonek, jest wykonana z pakiet dla zwierzaka, z tych papierów kraftowych, które, no, które sobie kiedyś kupiłam. O ile sama, cała baza, no to nie, bo to nie mam takiej wielkości, ale w większości uzupełnienie tych klapek i kieszonek, no to jest właśnie z pakiet dla zwierzaka, więc to jest papier 300-gramowy, no i dało radę. Więc kraftowy papier 300-gramowy to jest naprawdę coś, jeżeli dziurkarz daje radę, to jest dobry dziurkarz, chociaż już momentami już miał ciężko. Ale no, ale i tak fajnie dał radę. Tu na pierwszej stronie jest klapka. I od razu powiem, ja tutaj nie robiłam jakichś, nie wiem jak to powiedzieć, nie przyklejałam zbyt dużo mat. O tak, nie zostawiałam zbyt dużo mat. Tak jak tu widzicie, jest jedna mata tylko w kieszeni, żeby po prostu było bardziej nawet chyba do pokazywania niż użytecznie, no bo Natalka będzie wiedziała sobie, co z tym zrobić. Na tej macie planuję z tyłu coś napisać od siebie, chociaż też się zastanawiam, czy nie zepsuję tej maty, bo ja tak dosyć brzydko piszę. Ale właśnie mat tutaj nie ma za dużo, no bo to idzie do skraperki, która sobie spokojnie poradzi, jak będzie chciała dać maty, to sobie je tutaj włoży. Podobnie jakieś tu ozdoby. Na samym końcu w kieszeni jest koperta, w której są elementy albo powycinane, albo niepowycinane, tagi, jakieś tam kwiatki, to co było dodane w tym kicie, no to sobie Natalia, jeżeli będzie chciała, to sobie jakoś ozdobi tutaj jeszcze ten album dodatkowo. Więc jest taka kieszonka przykrywana klapką i tu za wyciągadełko robi ta sama wstążka, co jest tutaj zamykaniem albumu. Ta pierwsza strona to jest strona, na której trochę poszalałam i później musiałam przystopować, bo no już mi się grubo zaczęła robić za duża, bo jest tutaj tak, jest klapka w dół. Z drugiej strony nie oklejałam, a tu jest wodospad pionowy, na zdjęcia pionowe, na zdjęcie 9x13, stempelków też nie dawałam, no bo to bez sensu, wiadomo, nie? Jak idzie do skraperki, to ona wie, co z tym zrobić. Tutaj jest dekoracja, więc to jest zamykane na magnes, jest klapka, która jest otwierana w prawo i tu jeszcze jest klapka do góry i klapka na dół, te klapki już od środka nie są oklejane. No, żeby nie doklejać, nie dodawać grubości. Więc tak trochę tutaj jest więcej się dzieje niż na następnych stronach. No, dlatego następne strony musiały być trochę już oszczędniej zrobione. Dlatego w ogóle ta strona to jest tylko i wyłącznie belly band. I to taki bardzo cieniutki. Trochę nie wiem, czy nie przesadziłam z... bo jak tutaj włożyłam te trzy maty, to one tak luźno mają. Więc na pewno powiem jeszcze Natalii, że jeżeli nie będzie chciała tu dużo zdjęć dawać, niech sobie po prostu podklei z jednej strony i z drugiej strony. On się zrobi taki trochę mocniej przylegający, bo to jest ten typ bellybandu, który jest tam zakładka zrobiona, nie? Więc on taki jest luźniejszy, więcej tu wejdzie. Nie sądziłam, że aż tak luźny wyjdzie. Włożyłam tu trzy maty. No po prostu no, tak, żeby coś było, nie? Żeby nie było tak pusto. Ta strona to jest ta klapka, taka zamykana na wskazówkę. Ona jest tą ramką od zwykłynika Lady E Design, jest z folią i tutaj jest mata. Mata jest specjalnie w taki sposób, to jest oklejone z tą wyciągadełką, miało być wstążką, ale już mi się skończyła i poszło po prostu do cna. Więc takie wyciągadełko, taki element użyłam, który był na okładce chyba. I tu dlatego jest tak przyklejone na środku ten prostokąt, bo to jest, wskazuje miejsce zdjęcia 9x13, bo jak ja kiedyś już wspominałam, ja tych ramek używam do zdjęć 9x13, bo 10x15 jest dokładnie odtąd dotąd i odtąd dotąd i trzeba sobie wtedy zdjęcie zaokrąglić. Jeżeli Natalia będzie chciała tu większe zdjęcie dać, no to sobie oczywiście po prostu je wsunie, nie? Bo ona sobie poradzi z tym, zaokrągli sobie brzegi. Ale ja tak sobie wymyśliłam i tak sobie zrobiłam, więc jest ta klapeczka. No ona tu z tej strony już nic nie ma, jest ten, po prostu ten sam papier, co po drugiej stronie. Ja tak często lubię robić, że właśnie są bliźniacze strony, nie? Czyli tu jest też taki ten sam papier, co tu. Tak mi się takie coś podoba. Tutaj też zastanawiałam się nad tym, bo jest jedna klapka. I są jeszcze dwie na zdjęcia poziome tym razem, pod spodem dużo miejsca na jakieś tam większe zdjęcie, wiadomo. Zastanawiałam się, czy nie przykleić tu czegoś, ale to jeszcze też, nie wiem, może Natalii w ogóle dodam ten papier, który tutaj jeszcze był,
że może sobie będzie chciała przykleić jakieś maty, bo jeszcze jest druga kwestia, ja tam magnes dałam, to trzyma, ale nie wiem ile tam zdjęć jeszcze będzie, może się okazać, że to jest za słabe, więc wtedy pod zdjęcia, co Natalia może tu dać magnesy i tu dać magnesy i to będzie trzymać w razie, gdyby tam coś dużo, dużo się miało dziać. Dałam taki największy magnes, jaki miałam. Myślałam, że to będzie mocniejsze, ale no czasami tak wychodzi, jak wychodzi. Na tej stronie mamy kieszeń podwójną. To jest kieszeń taka jedna głęboka. Jest też mata z jednej strony oklejona. Tu jest druga kieszeń. A tak chciałam trochę tego dziurkacza użyć. Jest druga kieszeń też z jedną matą. A tutaj jest taka klapka podnoszona do góry, więc też jest miejsce na 2-3 zdjęcia w razie czego. Więc jest tak. Ta strona też jest trochę w sumie rozbudowana, jakby tak spojrzeć, dlatego że jest zawiązywana też na wstążkę, bo magnesów to tu i tak poszły 4 na tą stronę, a poszłoby jeszcze więcej. Jest właśnie klapka otwierana w tą stronę i tu na magnes jest złapana kolejna, nie? Więc to jest taki tak oklejone i tutaj, aż muszę sobie to przesuwać, i tutaj jest takie coś, nie? Więc jest miejsce na zdjęcie, tu jest kieszeń z matą, tutaj jest pusto, tutaj jest zdjęcie pionowe, dlatego tak akurat chciałam, bo tu po prostu były deski, nie było żadnej dekoracji, więc tu fajnie jakby było zdjęcie pionowe, a to jest też mata po prostu w kieszeni wrzuconej, takiej mega głębokiej. Teraz powiem, że to zdjęcie, znaczy tą stronę oklejałam papierami w zasadzie na samym końcu, z tego co mi zostało. Spodziewałam się, że zostanie mi więcej i nie planowałam to robić w kieszeni. No ale w związku z tym, że nie zostało mi więcej, no to wiecie, tu papier ten kończy się gdzieś tu. No i automatycznie dzięki temu z jakiegoś ścinka zrobiłam też kieszeń. Podobnie tu, to jest arkusza 15x15, dociętego tam do 14 cm, bo tu miałam też tylko taki kawałek. No poszło tutaj z tego kitu za złotówkę ze sklepiku Gosi, papiery poszły prawie, że wszystkie. Znaczy te duże poszły wszystkie, jak mówiłam, zostały jeszcze z tych 15x30, ale tych w poziomie. Tam były takie w poziomie. Ja mam fioła na punkcie napisów, że napisy nie bardzo jakby były bokiem do góry nogami czy coś. No więc staram się, żeby one były tak, jak się należy. Więc tam te papiery zostały. Tu ta strona też miała wyglądać inaczej. Tu miało być takie zamykanie tagowe, takie nie zawiązywane. Ale tu już jest zawiązywanie na wstążkę, więc tak za dużo by tego tu było. Dlatego tu postawiłam na klasyczne magnesy. Jest klapka w prawo, która właśnie ten taki ala wodospad zamyka, bo magnes jest tu i na tej klapce, nie? Więc jest takie zamykanie. Ostatnie dwie strony to jest klapka do góry i klapka na dół. A tutaj jest kieszeń, z której od razu wyjmę to, bo ja tak włożyłam, ale zauważyłam, że tu zaczyna mi się za bardzo rozpychać ta kieszeń foliowa, ona jest wiadomo, tam przeklejona na taśmę dwustronną, dlatego ja tę kopertę dam gdzieś osobno. Tu są i tak już dwie maty, więc jest i tak sporo jest po prostu. Foliowa kieszeń, nie oklejałam jej, nie ozdabiałam. W tej kopercie tutaj są różnego rodzaju dodatki, właśnie są tagi powycinane, są na przykład takie kwiaty, tego już nie wycinałam. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy Natalia będzie chciała to wycinać, bo ja raczej bym nie wycinała. A dlaczego? Bo tu nigdzie nie ma papieru białego. A jakby wycięcie tego bez obwódki to graniczy z cudem. A wycięcie z białą obwódką trochę by mi się gryzło. No ale to już zostawię Natalii, więc ma tutaj jakieś takie różne jakieś karty. Może sobie będzie gdzieś chciała ozdobić ten album. Więc tutaj zostawiam do własnej aranżacji, że tak powiem. No i to wszystko. Tak wygląda ten mój albumik. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Mam nadzieję, że się spodoba Natalii. Ja jestem w sumie z niego zadowolona, jak wiecie, ja dosyć krytycznie podchodzę do większości swoich prac i często nie jestem zadowolona, a tutaj jestem, co prawda trochę mi jest żal, że już trochę mało miałam czasu, bo tak trochę za bardzo się tam, zawsze mi zresztą trudno jest mi oszacować czas tworzenia albumu i zawsze na tą okładkę najmniej czasu już zostaje. Myślałam, czy tu czegoś nie zrobić, ale też tak się, mało jest tych takich elementów, które by tutaj fajnie wyglądały, które byłyby, robiłyby taki klimat, nie to vintage, taki, nawet trudno mi jest sprecyzować, w jakim klimacie jest ten album. On jest taki jak dla mnie kobiecy,
ale nie słodki, jest różowy, ale nie słodki różowiasty, przez to, że te papiery są takie, no jakie są. Więc mam nadzieję, że się Wam podoba ten album, już nie będę go otwierać drugi raz. Mam nadzieję, że się spodoba właśnie naszej solenizance, tak? W tej jubilatce, zawsze mam problem, jak to się mówi, na 30 urodziny. I co? I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!